Pokój dobry, kochani. Obudził nas w Fatimie nowy, kolejny, piękny dzień. Jeszcze jesteśmy przed naszym hotelem Cruz Alta, czyli Wielki Krzyż. Natomiast za chwilkę pakujemy się do autokaru i jedziemy do Santiago de Compostela. Tam będziemy około doby, czy nawet trochę więcej. Tam będziemy również nocować. A do tego hotelu tutaj w Fatimie wracamy jeszcze później, to znaczy za dwa dni. Kochani, mam nadzieję, że będzie to piękny wyjazd. Przypomnę, że w Portugalii tutaj jest godzina, inna godzina niż w Polsce. W Polsce jest godzina do przodu, czyli my jesteśmy trochę opóźnieni. Natomiast kiedy pojedziemy do Hiszpanii, tam będzie już godzina taka sama jak w Polsce. Tutaj taka sama jak w Anglii. Życzę wam, kochani, miłego dnia. Pokój dobry. Kochani, jesteśmy teraz w mieście Porto, które znane jest między innymi z wina Porto, ale też z różnych innych pięknych rzeczy, o których mówiła nam pani przewodnik, ale nie zapamiętałem wszystkich. W tej chwili nie da się. W tej chwili wchodzimy do katedry, która podobnież jest piękna, dlatego że prosta. Im tym bardziej kolorowe, im więcej kafli, prawda, jest na ścianach, ale dachy tutaj, tak samo jak w Lizbonie, pokryte właśnie taką ceramiczną dachówką, ten kolor nam dają. Bardzo o to mieszkańcy Porto dbają, dlatego że chcą, żeby
Właśnie nie było szaro, nie było szaro od tego granitu. Dojeżdżałam i w środku, proszę Państwa, 20 tysięcy kafli, które pokazują nam historię miasta. Opisują między innymi, właśnie tę historię zegarem Monizem, ale także opisują nam ślub Filipy z Lancaster i Janem I. Odbył się on tutaj w katedrze. Thank you.
Kamu. Teraz, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z miasta Porto w Portugalii. Pozdrawiam Was serdecznie i nie wiem, co jeszcze powiedzieć, ale chyba to, że świat jest piękny. Ola, słuchaj, jakiś facet wyjął saksofon i gra na saksofonie. Zabieraj swój saksofon i przyjeżdżaj do Portugalii, do Porto. Zarobisz trochę. Albo przynajmniej życie będzie piękniejsze z Twoją muzyką. Ola, zapraszamy do Porto. Zagraj na saksofonie. Kochani, jesteśmy w miejscowości Braga. Za mną jest katedra, kiedyś pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, dzisiaj pod wezwaniem Matki Bożej, patronki tego miasta. Za chwilkę wejdziemy i będziemy zwiedzać. Jest tutaj jakiś sklep muzyczny, o czym świadczy ta wystawiona gitara. Ta gitara jest naprawdę bardzo duża. To jest chyba basowa gitara, wiecie, bo ma tylko 4 struny. Popatrzcie, widzicie ją? O, to jest taka gitarka. Spora, nie?
Moja żona gitara została w Łodzi. Nie zdradzę jej. Nie. Kupujesz, ojcze? Nie. To my ci kupimy. Też nie. Oj, szkoda. Nocujemy, kochani, w Santiago de Compostela i nocujemy w hotelu San Lorenzo. Trochę jesteśmy zmęczeni dzisiejszym dniem. Dzisiaj było dużo zwiedzania, dużo pięknych rzeczy, ale dziękujemy Panu Bogu za te wszystkie rzeczy, które odkrył dzisiaj przed nami. Chwała Panu. Kochani, jestem w Santiago de Compostela i muszę się Wam do czegoś przyznać. Otóż nie wytrzymałem i... Kochani, muszę Wam się do czegoś przyznać. Otóż kiedy byliśmy w miejscowości Braga, to był sklep muzyczny, ten naprzeciw, przed którym była ta wielka gitara basowa. I kupiłem gitarę basową. Taką małą gitarkę, która jest elektryczną jednocześnie. Ma silikonowe struny. Była droższa, kosztowała więcej niż miałem pieniędzy. I powiedziałem do tego pana, wie pan co? Chętnie bym ją kupił, ale nie mam pieniędzy, mam tylko tyle. I spytał się, czy jestem księdzem. Powiedziałem, że tak. Powiedział, że też jest bardzo wierzący, że to nie jest jego sklep, ale... Przepraszam, ale może porozmawiać właśnie z właścicielem i zadzwonił. Właściciel zezwolił kupić za tyle, ile miałem. Myślę, że to jest dobry wybór. Ciekaw jestem po podłączeniu tej gitary, małej gitarki basowej do piecyka, czyli do głośnika. Ciekaw jestem, jak to będzie brzmiało. To jest taka... Wygląda to tak. Układ jest ten sam, co w dużej gitarze basowej. Taki jak kontrabas. Tutaj jest możliwość podłączenia się. Możliwość nastrojenia instrumentu. Ciekaw jestem, czy uda mi się to przewieźć jakoś samolotem. Mam nadzieję, że coś wykombinujemy i albo do bagażu podręcznego, albo do jakiegoś innego mi się uda. Tymczasem po długiej drodze dzisiaj do Santiago de Compostela jesteśmy tutaj po kolacji i chyba pójdę, żeby zobaczyć, czy pomodlić się do sanktuarium. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Pa, pa. Robię sobie, kochani, taki wieczorny spacer do sanktuarium Santiago de Compostela. Ciekaw jestem, czy dojdę, bo byłem tutaj tylko raz. Ale idę po prostu w górę. Jak idę do góry, to mam nadzieję, że wejdę w chmury. Nie, co ja w ogóle gadam? Nie, dobra, jak idę do góry, to pewnie dojdę do sanktuarium, bo tam w górze jest to, co najlepsze.